Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać, omówić Wam narzędzia do obróbki płyt kartonowo-gipsowych. Jest to firma Tajima. Tu akurat w ręce trzymam strug pod kątem 45 stopni, czyli tak zwaną fazę potrzebujecie zrobić na nieoryginalnym boku płyty. To takie narzędzie z Tajimy jest bardzo fajne i na pewno Wam w tym pomoże. Strug ten jest wyposażony w nożyk, w ostrze z nożyka. Takie same ostrze, jak jest w nożyku takim, tak zwanym tapeciarskim. Identyczne. Tutaj po prostu łamiemy 5 nożyków odłamujemy, czyli nożyk tak jakby łamiemy na pół i służy nam na dwa razy. Wkładamy go tutaj. Czyli odłamujemy z nożyka połowę. W tym miejscu jest magnes, który nam trzyma nasze ostrze. Tutaj jest magnes. I w tym miejscu jest tutaj taki dopychacz, który nam blokuje to ostrze, jak będziemy jechać po płycie, żeby nam nie wyskoczyło. Całość jest zamykana, teraz jest zamknięte. Łoże, czyli spód struga pod kątem 45 stopni, ale też na wprost możecie zestrugać. Wygląda w ten sposób, czyli 45, 45 i prosta krawędź. Także jesteście w stanie wyrównać na szybko, sfazować górę, dół, jak Wam potrzeba. Po otwarciu znajduje się nasze ostrze. W tym miejscu tutaj jest ten plastik, który nam trzyma to ostrze, żeby ono nam nie poleciało do góry, nie wyskoczyło. Zamykamy. Tak wygląda spód. Tutaj rączka jest z tworzywa, taka ząbkowana, którą lepiej się trzyma nam to narzędzie w ręce. I ciągniemy do siebie. Tak to działa. Chcemy sfazować pod kątem 45. Ciągniemy tylko w jedną stronę. Do siebie to urządzenie, bo tak jest ustawione ostrze. I tyle. Drugim fajnym urządzeniem niezbędnym do prac przy płytach kartonowo-gipsowych jest tarka. Ta tarka też różni się od tych tarek, które ja używałem wcześniej. Różni się kształtem. Kształtem nawiązuje do struga, do tego struga pod kątem 45 stopni. Wielkościowo są takie same. Też jest plastikowe, można powiedzieć, z tworzywa. Tutaj boki są w tych miejscach, to już jest brudne, bo to jest, ja to używam, także tak to wygląda. W tych miejscach jest tutaj pogumowane, żeby nam się to lepiej trzymało w ręce. I sama tarka. Tarka jest podzielona, jak widzicie, jest sam kształt. Kształt tej naszej tarki też jest inny, nie jest cały płaski. Jest podzielony na dwie tarki, czyli tu jest taka gruba tarka o takiego szybkiego zebrania płyty. Tutaj jest taka bardzo drobna tarka, którą potem wyrównujemy sobie tą po tej grubej tarce. Fajnie to wygląda. Powiem szczerze, że bardzo fajnie się tym pracuje. Tutaj wszędzie ten nasz urobek fajnie wypada, bo tutaj są dziury takie, także to wszystko możecie zobaczyć. Cały ten urobek nasz jest na ziemi. Tutaj jak widać wszystko ładnie jest odprowadzane. Także to są dwa niezbędne narzędzia, które ja używam do płyt kartonowo-gipsowych. Innym narzędziem, dość ciekawym, jest nóż Tajima.
można powiedzieć nóż jak nóż, ale to jest też nie do końca. On tutaj posiada automatyczny taki wysuw, nieduży. Fajny temat. Oraz tutaj za to czerwone wysuwacie cały nóż. Tu jeszcze dodatkowo możecie dosunąć. Fajne to jest, bo na przykład ustawiacie sobie tak, żeby on się wam schował. Wysuwacie sobie tylko na tyle, ile potrzebujecie przyciąć płytę. Automatycznie się wam chowa po spuszczeniu blokady. O tym nożu i tak samo, no wiadomo, metr jest potrzebny do odmierzenia. Tutaj mam akurat G-Look 25 Tajima, czyli metrówka 5-metrowa. Z Tajimy, szerokość taśmy 25 mm, dwustronna, z jednej strony jest żółta, z drugiej strony jest biała. O tych narzędziach wam zrobię, o każdym z tych narzędzi zrobię wam dodatkowo film. Tutaj tylko chciałem tak nadmienić, ja na jakichś teraz narzędziach pracuję, żebyście też wiedzieli, żebyście się też za każdym razem nie musieli pytać w komentarzu, co to jest, jakie narzędzie. I wiadomo, kątownik do płyt kartonowo-gipsowych Staco, to już znacie, już pokazywałem. Teraz pokażę wam, zrobię kilka cięć, pokażę wam, jak wygląda praca tymi narzędziami, żebyście mogli zobaczyć tak na szybko, jak to wychodzi. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, naciśnijcie subskrybuj, naciśnijcie dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich moich filmach. Zapraszam też do komentowania, jeżeli używacie narzędzi Tajima, tych do płyt kartonowo-gipsowych. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak one się wam sprawdzają. Jeżeli nie używacie, a chcielibyście używać, to też napiszcie, jakich wy używacie narzędzi do obróbki płyt kartonowo-gipsowych. No oczywiście zostawcie łapkę w górę, jak się wam film podoba. I zapraszam też do obejrzenia innych pozostałych moich filmów. Pozdrawiam was i życzę wam miłego dnia.